pandemii. To jest czas, w którym nasze państwo przeżyło bardzo dużo ciężkich wyzwań. Nie ma się co oszukiwać, że to jest wyzwanie, przed którym wszyscy stanęliśmy i instytucje państwa, wspólne działanie pana prezydenta, rządu i samorządów lokalnych, takich jak samorząd raciborski, jak samorząd miejski, jak samorząd powiatu raciborskiego, to jest to, co pozwoliło naszemu państwu sprawnie zareagować. My tutaj, ja głównie zajmuję się sprawami zagranicznymi, ale w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podlegają mi sprawy gospodarcze, więc ten temat jest mi szczególnie bliski. I chciałbym też powiedzieć o tym, jak wygląda ta pomoc gospodarcza, jak wygląda wsparcie dla polskich przedsiębiorców ze strony rządu, ze strony instytucji państwa. Jeśli zliczyć wszystkie elementy tarczy finansowej, tarczy antykryzysowej, tarczy inwestycyjnej, postojowego, także tego, co zostało dziś ogłoszone jako tarcza samorządowa, to powiat raciborski otrzymał dodatkowo ponad 150 milionów złotych. 150 milionów złotych z tych wszystkich tarcz, zarówno dla przedsiębiorców, zarówno dla pracowników, na ochronę miejsc pracy, na utrzymanie biznesu, na wsparcie działań samorządu lokalnego. Tutaj też wielkie zadanie dla pana prezydenta, bo tarcza samorządowa, fundusz inwestycji samorządowych to jest to, co właśnie rusza. Będzie można składać wnioski. Jest do wydania tylko z tej puli 17 milionów złotych na cały powiat raciborski. Myślę, że pan prezydent i inni samorządowcy z powiatu świetnie sobie z tym poradzą. Ale to wszystko nie byłoby, proszę państwa, możliwe, gdyby nie bardzo zgodne współdziałanie pana prezydenta z rządem, z samorządem. To, że te ustawy mogły zostać uchwalone tak szybko, w tak sprawny sposób, pomimo tego, że oczywiście można było powiedzieć, czasami mamy spory polityczne, ale tutaj dzięki tej bardzo dobrej współpracy udało się to bardzo sprawnie zrobić i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, że rozwiązujemy realne problemy, rozwiązujemy te problemy w sposób sprawny. Dzięki temu polska gospodarka radzi sobie z tym kryzysem, który jest w całej Europie. Doświadcza go cały świat w zasadzie. Ale eksperci mówią jednoznacznie. Polska gospodarka przez ten kryzys przejdzie stosunkowo najłagodniej. I to wszystko odbywa się dzięki temu, że mamy bardzo progospodarczy, a jednocześnie prospołeczny rząd, bardzo progospodarczego i jednocześnie prospołecznego prezydenta. Ta współpraca, którą realizujemy z sukcesem od 5 lat, powinna być kontynuowana także w kolejnych latach. To jest gwarancja, że będziemy się mogli dalej w takim tempie rozwijać. Nie chcemy kłótni politycznych, nie chcemy sporów, chcemy po prostu rozwoju dla Polski. Ja chciałbym też powiedzieć jeszcze o sprawach zagranicznych, którymi ja się zajmuję, ale to są sprawy, które tak naprawdę mają też ogromne przełożenie na sprawy krajowe, bo inwestycje zagraniczne, to o czym wczoraj mówił pan prezydent Stanów Zjednoczonych, potężne inwestycje o wartości 3 miliardów dolarów i to inwestycje w biznes bardzo innowacyjny, w centra Google'a, centra Microsoftu, będziemy tych inwestycji ściągali do Polski coraz więcej. To wszystko jest działanie, które zostało uruchomione w ogromnym tempie w ciągu ostatnich 5 lat. Inwestycje amerykańskie wzrosły w Polsce prawie 3-krotnie. Potężny wzrost, coraz bardziej się ten nasz sojusz nie tylko w zakresie bezpieczeństwa rozwija, ale także w zakresie gospodarczym. To, co ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, dla pracowników. Witamy kolejnych zwolenników powiat raciborski. Bardzo się cieszymy, że państwo do nas dołączacie, bo teraz jest ten czas, kiedy musimy to swoje poparcie wyrazić. Bardzo serdecznie państwa zachęcamy do tego, żeby pójść w niedzielę na wybory, żeby oddać głos, wyrazić swoje poparcie. Jeśli ktoś ma inne zdanie, oczywiście niech również je wyrazi, ale chcemy, żeby frekwencja była jak największa. My wszyscy uważamy, tutaj jesteśmy zgromadzeni, uważamy, że pan prezydent Andrzej Duda jest gwarantem tego, że Polska będzie się dalej dobrze rozwijała. Chcemy wszyscy w niedzielę oddać na niego głos, żebyśmy te wybory mogli rozstrzygnąć, być może nawet w pierwszej turze. Potrzebna jest ogromna mobilizacja, potrzebne jest wsparcie wszystkich państwa, którzy uważacie, że Polska rozwija się w dobrym kierunku. Nie wszystko jest idealne. Nigdy nie jest tak, żeby było idealnie, że nie może już być lepiej. Ale myślę, że jeśli każdy spojrzy rzetelnie, uczciwie na to, jak wyglądała sytuacja gospodarcza Polski, jak wyglądała sytuacja życiowa większości z nas jeszcze 5 lat temu, jeszcze 10 lat temu, to myślę, że można spokojnie, uczciwie, rzetelnie powiedzieć, że jednak się trochę poprawiło. I staramy się, żeby poprawiało się coraz bardziej. W tę stronę zmierzamy. Szanowni państwo, jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Jutro o 16:30 pan prezydent Andrzej Duda będzie w Rybniku. Był już w Raciborzu niedawno, ale teraz odwiedzę Rybnik. Rybnik to jest ostatni punkt tej kampanii, ostatni punkt kampanii przed pierwszą turą. Zachęcam wszystkich państwa bardzo gorąco do tego, żebyśmy jutro
Od nas 16:30 pojechali, kto może, do Rybnika wyrazić wsparcie dla pana prezydenta, pokazać na ostatni dzień, że powiat raciborski, ziemia raciborska, także region rybnicki, całe województwo śląskie popiera pana prezydenta, żebyśmy mogli wyrazić dla niego to poparcie i wygrać te wybory, proszę państwa, w pierwszej turze. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Pierwsza tura! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Pierwsza tura! Pierwsza tura! Pierwsza tura! Pierwsza tura! Pierwsza tura! Bardzo państwu dziękuję. Za chwilę razem z panem prezydentem mamy w ratuszu spotkanie z przedsiębiorcami. Tam będę jeszcze o szczegółach mówił, o szczegółach wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Zainteresowanych także zapraszamy to w ratuszu, a tutaj jeszcze chwila na rozmowy, na zachęcanie i tak naprawdę, proszę państwa, wszystko w państwa rękach. Zachęcam do tego, żebyście państwo mobilizowali swoje rodziny, swoich znajomych, tych, którzy nie są przekonani, tych, którzy mówią, może pójdę na wybory zagłosować, ale może dopiero w drugiej turze. Nie, proszę państwa, w pierwszej turze ten głos jest tak samo ważny, może nawet ważniejszy. Wielka mobilizacja, jesteśmy o krok od zwycięstwa, naprawdę możemy te wybory rozstrzygnąć w pierwszej turze. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni państwo, ja mogę opowiedzieć o swoich doświadczeniach. W 2018 roku startowałem w wyborach z hasłem współpracy samorządu miejskiego z samorządem wojewódzkim, a także z władzami centralnymi. Proszę państwa, owoce tej współpracy widzimy na co dzień. Niestety, na teraz są to utrudnienia. Buduje się rondo, buduje się obwodnica, remontuje się droga w kierunku Żuchowa. Proszę państwa, jeszcze nigdy tyle inwestycji drogowych nie było w Raciborzu. A szybkie działanie, które zaistniało właśnie teraz w trakcie epidemii. Bardzo szybka pomoc dla przedsiębiorców. Ja sam ze swej strony udzieliłem ulgi w czynszach przez 2 miesiące za złotówkę. Każdy przedsiębiorca, który wynajmuje od gminy Racibórz lokal. Natomiast niezależnie od tego, to co przyszło od rządu było bardzo szybkie i doskonale sprecyzowane. Proszę państwa, znam przedsiębiorców, chwalą sobie, są utrzymane miejsca pracy. Dzięki temu możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. I pamiętajmy o to, że stabilność, czyli pełna współpraca między rządem, Sejmem, a także Urzędem Prezydenta. Widzimy, co się teraz dzieje, jeśli Senat jest, odciąga się, tak? 30 dni. Co by było, gdyby prezydent wetował ustawy dotyczące wsparcia związanych z epidemią? Proszę państwa, głosujmy na prezydenta Andrzeja Dudę. To jest dobry wybór, to jest gwarancja tego, że możemy być spokojni o naszą przyszłość. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda, pierwsza tura, pierwsza tura, pierwsza tura, pierwsza tura, pierwsza tura, pierwsza tura, Andrzej Duda, pierwsza tura, Andrzej Duda, pierwsza tura, Andrzej Duda, pierwsza tura. Szanowni państwo, wielkie dzięki za spotkanie. Pamiętajmy o tym, że w niedzielę 28 czerwca głosujemy na... Dziękuję bardzo.